Cześć ludzie, dzierżyciem okiem na Żółwie Ninja i Splintera z filmu animowanego z 2008 roku, który nazywał się po prostu TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. No i tak. Postanowiłem zrecenzować całą czwórkę Żółwi plus Splintera w, za jednym razem, ponieważ po pierwsze wszystkie Żółwie są dokładnie na tych samych ciałach, są właściwie w 90% można powiedzieć dokładnie takie same, a po drugie nie ma sensu robić osobnej recenzji dla Splintera. Poza tym, taka ciekawostka, jest to trzeci raz, kiedy nagrywam te recenzje w ciągu kilku ostatnich lat, tak naprawdę. Zawsze te dwa poprzednie razy po prostu, nie wiem, gdzieś mi musiały wyparować, albo je wywaliłem za wcześnie, albo za późno, albo coś zniknęło. No cóż, mam nadzieję, że do trzech razy sztuka i tym razem wszystko załatwię. No i tak, jak widzicie, mamy tutaj oczywiście czwórkę żółwi, nic dziwnego. Mikey, Don, Leoraf, Sprinter. I bez zbędnych wstępów, ponieważ zakładam, że ta recenzja będzie jakaś taka trochę dłuższa, można rzucić okiem od razu na Sprintera Tu będzie najmniej do gadania, tak naprawdę. Sprinter naprawdę jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba, jak wyglądał w tym filmie. Jak widzicie, fajny szczurek, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie wymodelowany. Ciekawe ubranko. Tu mamy takie ramieniki. Broda bardzo ciekawie zapleciona. Kijek taki wykrzywiony. Ogon. Tu mamy go od tyłu. O, oczywiście. I tak to wygląda. Um, z bliskiej bliskości. Splinter, proszę Was bardzo. Naprawdę bardzo fajny wyraz. Pyska. Taki dosyć miły. Mimo tego, że skupiony. Nie ma tutaj zbyt dużej finezji w malowaniu. Jest jeden kolor tutaj, trochę biały, pociągnięty nosek. Tutaj oczywiście jak widzicie, jest tylko trochę farby. Jednego odcieniu, i tak dalej. Zakres ruchu nie jest najlepszy. Sprinterowi rusza się głowa tutaj, jak widzicie. Dalej mamy oczywiście ruch w ręce, który można ją tylko obracać do góry i na dół, w koło nic więcej, nie da się na zewnątrz. Można obrócić w bicepsie, dłoń również można sobie ruszyć, nogi ruszają się tak na boki, ogonem również można skręcić. Jedyna pozycja. Jak przypuszczam, w której ten sprinter może wyglądać właśnie tak w miarę dobrze, jest coś takiego jak tutaj, po prostu tak podparty z ręką z tyłu. Ręka oczywiście jest dziurawa, że się tak wyrażę. I tak wygląda sprinter, tak naprawdę. Od razu z góry Wam powiem, że wszystkie te figurki w zestawie miały o wiele więcej akcesoriów niż widzicie tutaj. Tylko, że większość z nich była taka bardzo e, konkretna dla tego filmu, czyli na przykład Leonardo miał e, lotnie, sprinter miał jakąś taką pałkę z jakimś nie wiadomo czym, e, Raf miał na przykład hantlę e, zrobione z obręczy od kół samochodowych. No takie głupoty. Nie mam tego tutaj, nie jest to potrzebne, nie mam zamiaru tego e, oglądać nawet. Leży gdzieś w pudełku, nie chcę tego ruszać. W każdym razie wiedzcie, że były. No i tak, skoro Majki stracił swoją broń jako pierwszy, możemy go tutaj wyciągnąć. Nie zaszkodzi. Majki ma dwa nuńczaka, na dwa nuńczaku, oczywiście. Tak wygląda z twarzy. Eee, skoncentrujmy aparat. Dobra. Taka morda. Uśmiechnięta, wesoła. Eee, pomalowana w taki sposób, że wygląda jak psychopata. Nie jest źle. Typowy Majki. Opaska. Pomarańczowa, bardzo ładny kolor. Bardzo fajnie, jak widzicie, jest zawiana w prawo. Natomiast wszyscy jego bracia mają opaskę zawianą w lewo. Także Majki stoi ze swojej strony, lub może stać tyłem, żeby wszystko pasowało. A skoro już jesteśmy przy tyle, tu mamy jego ee, Karapaks. Bardzo, bardzo fajnie szczegółowy. Tu oczywiście można włożyć nuńczaku. Jedno, drugie. Delikatnie się trzeba natrudzić, ale. W końcu wchodzi i siedzi tutaj. Sama broń, oczywiście podwójna, oba są identyczne, zaraz, zaraz. Skorupa z przodu, tutaj plastron jest taki, widzicie, bardzo miękki. No i tak, no i czaku, oba są takie same, oba są niestety w całości z plastiku. No i niestety, ponieważ oczywiście fajnie by było, gdyby ten łańcuch był metalowy. Jak widzicie, już jest po, wybielony w niektórych miejscach, można tak powiedzieć. Znaczy się strasznie nagią i pewnie pęknie. To jest ich pozycja docelowa, nic się z tym nie zrobi tak naprawdę. Jak widzicie, mój Majki ma je po prostu w dłoniach, tak. Bo, bo nic się na tym zrobić tak naprawdę. Ale ważne, że są szczegółowe. To jest, to jest plus, można by to pomalować, fajnie wyglądało. Oczywiście można złapać też za jeden z tym, że troszkę jest wtedy luzu. Można by się podrudzić, na przykład włożyć mu pod pachę czy coś ale um, nie ma wielkiej potrzeby tak naprawdę bo tak jak mówię, to jest na tyle twarde, że nie zachowa innej pozycji na długo mm, no i tak, zakres ruchu głowa na stawie kulkowym można zdjąć, powymieniać każdemu żółwiowiach i chce później przemalować na przykład A, gdzieś wykopałem tą nończaku wchodź tu mamy je tutaj ręce ruszają się całkiem fajnie w koło, na zewnątrz bardzo ładnie, obrót w bicepsie pojedyncze zgięcie w łokciu jak widzicie łokietnik na no łokietnik jest taki fajnie <laughs> zrobiony na tej części z przodu jest przecięty stawem tego lepiej wygląda kiedy jest zgięty wszystko jest oczywiście brązowe, niekolorowe tak jak w starej kredkówce tutaj można obrócić przy opasce nie ma ruchu w palcach oczywiście mamy trzy paluchy spróbujmy mu włożyć jeszcze nojczaku do jednej ręki znowu Siedzi, siedzi, może być. Tak, oczywiście nic w pasie, nic w klacie, nic takiego. Nogi, jak widzicie, tu mają tak są włożone, więc ruszają się tak. Można nimi zakręcić. Eee, mamy. No, wypadł on, to nie wypadnie. Zgięcie w kolanie pojedyncze. Obrót w tym kolanie, choć strasznie jest sztywny, tak naprawdę bardzo trudno tym ruszyć. I nic w stopach. Stopy są wielkie, nie mają żadnego zakresu ruchu, nic takiego. Także niestety w tych żółwiach nie będzie, nie, nie ma dużo zakresu ruchu, nie ma się co nastawiać na jakieś super ninja pozycje. Ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że swego czasu, czyli tam właśnie po wydaniu, to były moje ulubione figurki żółwi, najfajniejsze jakie były. Nigdy mi się nie podobały te playmatesy, które były tak strasznie upozowane. Wiecie, takie skurczone, takie brzydkie, okropne. Te. Natomiast bardzo fajne. Podoba mi się estetyka tego filmu ogólnie. Sam film też jest bardzo dobry. Polecam, jeśli ktoś nie oglądał. I to jest Mikey. Można go odłożyć. Dalej mamy w kolejności Dona. Donatello ma tak, jak widzicie, swój kij. fajny, długi, prosty. Sztywny. Oczywiście to nie aż tak sztywny, ale sztywny. Mimo wszystko. Sztywny palazji Całe ciało jest dokładnie w 100% takie samo, co szkoda. Szkoda, ponieważ żółwie w filmie akurat każdy z nich wyglądał inaczej. Raf był największy, oczywiście, inny tam był większy, mniejszy, chudszy, dłuższy. Co doprowadzono przed do ekstremum w tej najnowszej kreskówce. Tutaj było to trochę bardziej stonowane, ale mimo wszystko w kreskówkach tego nie ma, ponieważ trzeba było zarobić i wydać jak najmniej. Skorupy są takie same, on się różni pasem, tu jak widzicie pas ma tylko jedną dziurę, do której można włożyć kij Nie wiem jak dymował z jego dłoni tak naprawdę, bo Możecie sobie wyobrazić co można zrobić z kijem Tak wygląda jego twarz Bardzo mi się podoba kolor tej bandany, takie fajne indygo ciemne Tak I jak mówię, reszta jest dokładnie taka sama Także odkładamy do niego Leo Leo ma po pierwsze inny pas, właściwie najinszy, że się tak wyrażę z nich wszystkich. Oczywiście ma tutaj jeszcze jest przepas, przepaska przez klatę. Do której przypięta, przypięte są pochwy na miecze. Pochwy, żeby tę opaskę jakoś dobrze założyć, są dopięte tutaj i tutaj. One są dosyć elastyczne. Także nie ma problemu, jeśli by się włożyło nie ten miecz do tej, do której potrzeba. Tak no, no to. Zakres ruchu oczywiście jest taki sam, tu jak widzicie mają dziury na podstawki w stopach Podstawek niestety nie było w zestawie o ile pamiętam Leo, e, dwa miecze, można jakieś tam pozycje sobie z nim robić, czemu nie Można mu miecze oczywiście wyjąć Daj, daj, daj Leonardo Stój tu, dobra e, Jego katany są naprawdę bardzo fajne, bardzo mi się podobały, długie, fajne, proste Tylko jak widzicie trzeba uważać, nie wyginać ich za bardzo Oczywiście wchodzą do pochew. Wystarczy wsunąć. Delikatnie wystają od dołu wtedy. Ale można włożyć obie. Leo wtedy ma je tak fajnie na, na plecach. Niestety, oczywiście, nie ma opcji, żeby on po nią sięgnął własną ręką, bo to bez przesady. Przy pojedynczym zginanym łokciu, który zgina się tak słabo, nie ma na to szans. Bardzo podoba mi się twarz Leonarda. Z reguły jego figurki mają e, minę bardziej jak kraw czy don, właśnie taką znerwowaną. A tutaj Leo jest naprawdę taki całkiem skupiony. Idealnie pasuje do tego, jaki był w filmie. I to jest naprawdę świetne. Naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Jego opaska. E, to jest dobrze, że każdy żółw ma inaczej powiewającą opaskę na wietrze. Także jego opaska też jest bardzo fajna. Też ma bardzo fajny kolor. Także naprawdę e, Leo jest strzałem w dziesiątkę. Jak zresztą wszyscy tutaj. Jedynie Mikey ma minę, do której się trzeba przyzwyczajać. No i broń, z którą nic nie można zrobić, przez to, jak jest. Kretyńsko e, pomyślana. No i to, ale to jest Leonardo ze swoimi podwójnymi katanami. Czy tam ninja, to jakby się ktoś chciał ze mną wspierać. E, Raf. E, na nim najbardziej widać oczywiście inny odcień skóry. Tak naprawdę każdy żółw ma też troszkę inny kolor. Z tym, że oni są bardzo zbliżeni. Tutaj Raf ma całkiem inny. Niestety skorupy, i tak dalej, plastron, karapaks, to wszystko zostaje tak, jak je jest na każdym żółwiu. Pas, tutaj można a, sztylety Rafa włożyć oczywiście tu do paska. Jego morda, zdenerwowana, patrząca w bok. Kamera skupia się. Dziękuję bardzo. Zdenerwowany, patrzący w bok, tu jest taki prawie uśmiechnięty. Tu jest. Opaska powiewa na wietrze. Jak zawsze bardzo ładny, czerwony kolor. A to co mi się w nim nie podoba, to to, że jego saje są tak wielkie. I jasne, przed patrząc sobie na jego dłoń. Nie widzi się tego aż tak bardzo, ponieważ jest to tylko zabawka, jest oczywiście wiadomo, że wszystko jest wystylizowane i tak dalej. Natomiast jeśli ma się porównanie z czymkolwiek innym, choćby z tym mieczem, czy nawet z samym filmem animowanym, jeśli by teraz sobie rzucić okiem, jak to wyglądało tam, one powinny być o wiele mniejsze. Ale rozumiem, że są duże, żeby po pierwsze nie zgubić, po drugie się nie łamały. Ale są na tyle duże, że na przykład nie można ich włożyć w najklasyczniejszą pozycję Rafaelowi na dłoni. Niestety. Można tylko w jedną stronę lub w drugą, tak jak widzicie u mnie. Do przodu bądź do tyłu. Saję oczywiście, żeby wam je pokazać. Są fajne, fajnie wyglądają, pasowałyby właściwie do figurek, które mają 30 cm wzrostu tak naprawdę do skali 1,6 hot toysów. Zakładam, że... Storm Shadow czy Snake Eyes, by byli z nich bardzo zadowoleni No i znów Ograniczony zakres ruchu niestety, jak widzicie, nie pozwala na to, żebym miał ja swoich żółwi upozował w jakieś ciekawsze pozycje niż tutaj, to jest To są po prostu żółwie stojący przy splinterze, gotowi do walki Choć też, nie będę kłamał, ja większość figurek właśnie w taki sposób trzymam, że raczej pozujące są niż niż w jakichś dynamicznych pozach Ponieważ po pierwsze zawsze muszę się przyznać, nie jestem najlepszy w wymyślaniu tych dynamicznych puls a po drugie głupio by mi było mieć jedną figurkę dynamiczną, a resztę na przykład stojących tak po prostu. Dlatego to, co tutaj widzicie z drwwiami, mnie się mimo wszystko podoba. Mam nadzieję, że wam też. Dajcie znać, co myślicie. Na pewno, jeśli miałbym coś zmienić, chciałbym, żeby każdy z nich miał swoje własne ciało, żeby wszyscy różnili się wzrostem w wszystkim, czym mogą. Tak jak te całkiem najnowsze figurki Necliodona. Gdyby tak było, no i oczywiście RAF miałby mniejsze saje, byłoby zajebiście, tu o, metalowy e, łańcuszek. Tak poza tym, jest bardzo fajnie mimo wszystko. Jest dobrze, dajcie znać jak Wam się podoba i do następnego.